tamten czas nie odróżniały. Mniej się odróżniały niż i dziś, a i dziś słychać w czeskim stare polskie słowa. Przechowały się w czeszcinie jak muchy w bursztynie, a niemiecki też był inny niż dziś. Tu w Opolu i okolicy po polsku się mówiło. Jak biliśmy się z Łokietkiem, to też po polsku. Jak zajmowałem Kraków po buncie wujka Alberta, to z Niemcami po niemiecku. A jak Lenno składałem królom czeskim, to po czesku. A jak jeździłem na zjazd elektorów Rzeszy do Moguncji, to po łacinie. Co tam? No tak. Dzięki Wacławowi II tam jeździłem. Bardzo przebiegły był w dyplomacji, ale niestety nie umieliśmy pisać. Z jednej strony bystry jak diabli, poezja i te sprawy, a z drugiej zabobonny, kotów się bał i burzy. No, kłopot taki. Jeśli ktoś jest dzisiaj wielkim polskim patriotą, to mu się może nie podobać, że się bojowało z Łokietkiem. Pamiętajcie jednak, że to była czysta polityka i ekonomia. Układało się z wielkimi, takim jak Jan Luksemburczyk czy Wacławem II, tym, co miał więcej sławy, a nie z małymi, takimi jak Łokietek, który stale z kimś wojował. Polska, którą Łokietek odbudowywał, to był wtedy mały kraik, wciśnięty ukosem pomiędzy Krzyżaków, Litwę i Ruś z jednej strony, a Czechów i Śląsk z drugiej. Na krótkich końcach była Brandenburgia, od północnego zachodu kawałek Bałtyku na północy i Węgry na południu. Nawet Mazowsze z Płockiem, Czerskim i Sochaczewem do Polski Łokietkowej nie należało. I pamiętajcie, że Ruś zaczynała się już tu, gdzie dziś Rzeszów. Wiecie, gdzie Rzeszów? No, wiecie. A nasz zamek są tacy, którzy nie wiedzą. Jak ja na przykład. Ale książę już wyciągnął powiata. No tak. Jeśli ogarniasz, to do mnie mówi. Wynaleźlibyście sobie. Mieliśmy górę stroje, mamy trochę inne, ale książę o tym nie wiecie. Bardzo proszę, podejdźmy teraz tutaj, gdzie ja stoję. Już. Książę zakończył.